Witamy bardzo serdecznie reprezentację Litwy i reprezentację Polski. Szanowni Państwo, zanim tutaj przystąpimy do hymnów, mamy małą uroczystość. Zapraszam serdecznie. Troszeczkę więcej niż w wczorajszym, więc proszę mi głośno i wyraźnie powiedzieć, kto dzisiaj wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Kto? Polska! I zaczynamy, szanowni państwo, niech to widowisko tutaj niesie się w najlepsze, niech nasi tutaj zwyciężą i pokażą ten swój charakter, te trzy punkty, które by tutaj się do rankingu wliczało, chociaż mecz jest towarzyski, 3 razy 12 minut, będziemy tutaj za momencik zaczynać. Już się szykują Polacy od środka. Patrzymy na zestawienie. Krystian Karolak w bramce. Lewa strona Michał Witkowski, brawa Filip. Więc tutaj to nie odgrywa żadnego znaczenia. Na wiaszku z przodu Paulius Giedraitis i Mantanas Makutunowicius. Za nimi Elvinas Sawickas. Jeszcze raz zasunięcie do kapitana Augustycznika, z którego wczoraj sporo krwi nam napsuł. Trzy bramki tego pana z czwórką. Jakby ktoś zapytał Arkadiusza Kłopcia, czy waży... No nie, bardzo dobrze wszystkim znamy być. Zwija piątki z najmłodszymi, zaczynając od swojego syna Xaviera. Jest gol dla Polski! A to jest bramki numer 4! Z numerem 10! Daniel Baran! Polska 4, Litwa 2! Szanowni Państwo, na mnie można zegarz odliczać. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! A jeszcze nie, stajemy na 3, 4, na 2. 2! 1! I 0, szanowni państwo, dziękujemy serdecznie obydwu drużynom. Reprezentacja Polski zwycięska. Szczęsny Bóg, lekcje z języka litewskiego, z litewskiego WF-u, wczoraj odrobione. Wygrywamy ten mecz 6 do 2. No i, szanowni państwo, dziękujemy, tak jak mówiłem, ramami obydwu.